Halo, halo! Z tej strony Prezes Zero! Jak dobrze wiem, moi drodzy widzowie, dużo osób za takim wstępem się stęskniło. I na prośbę wielu widzów właśnie się wydarłem. Niektórzy z was będą zaraz mówić, o, na co się nadzierasz, a niektórzy z was się uśmiechną, jak tam pisaliście. Miesza o to. Witam po tygodniowej, nawet i półtora tygodniowej przerwie na moim kanale. Nawet i dwutygodniowej, no, długo nie byłem. Dlaczego? Dlatego, że ciągle robota, ludzie, robota. Jak robota gdzieś tam umie na budowie, to u kogoś, jak nie u kogoś, to u siebie w domu jako serwis laptopów, komputerów. I na pewno postaram się tu wstawić jakieś nagranie, jak siedzę po nocach i mam dwa laptopy, skręcam dwa laptopy, dwa komputery stoją. A jeszcze kolejne dojechały, to już mówię wam, zapierdol niesamowity, ale znalazłem trochę czasu. C355, to co pokazywałem, już prawie skończyłem. Zostało mi dodać tylko konfigurację chyba przedniej belki od 60 ośki i będzie Fireland. W dzisiejszym poradniku, bo to poradnik, to nie jest odcinek informacyjny ani z Dowland modem, 55 jak w takim stanie, czy to jest tak bardziej, to już chyba taka będzie ikonka filmiku, jak tak mniej więcej myślę. Wszystko na jej temat powiem na odcinku z nią, jak będę wydawał, za nie wiem kiedy. Jak ładne tu będą osady, to wydam jak najszybciej, więc nie wiem, tak jakbyście tak z 500 tych kciuków, no dobra, nie przesadzajmy, 200 kciuków 2007 dali wbić, to byłoby mega, bo pod poradnikami nie mam takich sad jak pod modami, które wydaję. Więcej informacji na jej temat powiem na odcinku z nią, żeby nie było sporów, to wtedy wszystko wytłumaczę, więc tu proszę nie pisać, że jakieś konwerty czy coś, przejściutko wytłumaczę. Dzisiaj pokażę wam, jak dodać animację wychwytnika isker, dymu oraz drgającego tłumika. Zacznijmy od tego, że mamy tu taki plik, jak wypakujemy oczywiście ten plik, który macie do pobrania w opisie. Mamy plik pod nazwą Prezero i tu jest napisane, tu są linijki, które nam będą potrzebne, czyli animacja dymu i animacja wychwytniku isker oraz więcej prowników znajdziecie na moim kanale, czyli to na tyle. I mamy folder MF tłumik i jego tłumik specular oraz teksturę części 3P solec, czyli to jest teksturka do tłumika na fototeksturach. A są dwa wychwytniki isker na fototeksturach i na UDIM, jak to chce. Na UDIM wygląda tak i oczywiście jest na czarno pomalowany, ale tak jak mówiłem na innym poradniku, wytłumaczyłem, bo ten jest taki poradnik na moim YouTubie, jak przemalować. Właśnie model na UDIM, może sobie każdy go przemalować i dodać po swojemu. Tak właśnie wygląda. I tak samo wygląda właśnie ten sam tłumik na fototeksturach, tylko że ma tekstury UDIM, foto, jak to tam, a czy nie UDIM, tylko diffuse, jak to tam każdy mówi. No i tak to właśnie on wygląda. Oczywiście widzimy, już jest całkiem inna różnica tych tekstur. Ale mniejsza o to, nie zapisujemy tu. Ja sobie przychodzę teraz tam, gdzie mam mój mod, czyli dokumenty My Games Farming Simulator 2019 moc i usus 355 złomek. Oczywiście podstawiony po 40, tak jak mówiłem, że to jest podstawka zrobiona po 40. Jak teraz te wychwytniki dodać do naszego modu? Oczywiście pamiętajcie, kopia zapasowa, kopiuj, wklej na pulpit czy tam gdzie indziej. Robimy, bo gdy coś źle dodacie, może wam wywalić, albo po prostu będziecie mieli problem z animacjami i już moda nie odpalicie, ani w grze, ani w Giants Editorze. Ale ja, majster, znam na to, mam dobry sposób na to, aby go przywrócić do żywych, jak się animacje spierdolą w modzie. Jakby ktoś chciał się dowiedzieć, jak to się robi, to zapraszam do mnie na Facebooka, tam wszystko wyjaśnię, tylko jak znajdę czas oczywiście. I jeszcze jedna ważna informacja, postaram też się tu wstawić zaraz screena. Proszę nie pisać do mnie takich typów jak, czy zrobię, czy dodam napęd do Ursusa Karasia, czy zrobię poradnik na ten temat. Ja mówiłem tak, poradnik nagram, jak dodać napędy, jak oczywiście Karaś wyda Ursusy 4-cylindrowe 4x4, a nie jakiś dzieciak do mnie pisze ciągle, czy dodam napęd mój mu wyślę. Żeby co, żeby wydał? Nie ma takiej opcji. Tu wstawię screena z jego rozmową. Nie wiem, czy zamarzę, czy nie zamarzę jego. Zresztą zobaczymy, jak to z tym RODO będzie. Ale mówię od razu, nie mam takiej opcji, nie będę siedział specjalnie i robił jakichś tam zasaranych. O kurwa, mucha, trzeba je zabić. Zaraz, chwila. O, dobra, mucha zabita. Nie będę robił żadnych zjebanych tych dla was edycji. Po to, bo wam zachciało się napędów. Miesza o to. Screena wstawię. I dobra, odpalamy naszą... Znaczy najpierw to tak. Wypakowany plik, jak dodać wychwytnik isker by lesson 9, tam bla bla bla. Ten plik dodajemy sobie do naszej modyfikacji naszego folderu. Wrzucamy jak gdziekolwiek. Oczywiście jak chcemy na przykład dodać na fototeksturach,
a nie chcemy tego UDIM, po prostu te dwa pliki, co teraz zaznaczam, usuwamy i folder MF usuwamy. To zostawiamy na razie. To zajmuje 1 MB. W sumie to cały folder zajmuje 2 MB, czyli to jest na poziom na pół. Mamy dodane już, możemy dodać do tekstur, do dźwięków, obojętne gdzie, aby był w folderze naszej modyfikacji. Wchodzimy do naszego traktorka. I musimy poczekać chwilę. Dobra, to jest właśnie ta 55. I więcej informacji na jej temat dowiecie się później, czy na jej odcinku. Trochę inna niż ta, co kiedyś Castanio wydał, ale mniejsza o to. Mamy takie coś jak import HD file, czyli tu klikamy i szukamy naszego folderu, właśnie jak tu dodałem, jak dodać wychwytnik. Wychwytnik na fototeksturach i mamy wychwytnik już dodany do gry. Edycja cud, czyli wycinamy. Wchodzimy w naszej 40, szukamy jakiś folder, gdzie chcemy dodać. Nawet możemy w tym miejscu dodać past, dodane. I teraz trzeba to zamontować na tłumiku. No ale tłumiku nie ma, bo ja w swoich modach zrobiłem konfigurację. Nie będę teraz tu bawił się w konfigurację, żeby na każdym tłumiku był wychwytnik Kisker, bo mi to jest niepotrzebne do tego moda. Sobie po prostu sami musicie już ustawiać konfigurację i tak dalej. I taki poradnik też nagrałem na swoim kanale jest. Co do konfiguracji, bo to już, w sumie to już 9. poradnik nagrałem, to jest, licząc z tym. Jest co oglądać, jest wiele rzeczy, których możecie się nauczyć, także zapraszam. Jest playlista, możecie sobie tam odsłuchać. I tak, ruchome, mam tu. Tłumiki były ruchome? Chyba nie. Tłumiki są tu. Spalin, nie wiem, na przykład sobie wezmę 60 tłumik, czyli te okrągły, sobie jakiś, o, na przykład ten wezmę. Już nawet śmietanki nie będę usuwał, bo czasu mało. I sobie ustawię ten wychwytnik jakoś tak, aby to wyglądało, miało sens. O, coś takiego. On pasuje idealnie na te tłumiki, co ja wydałem, czy do wartka, czy do tej 50, bo tłumiki są wyskalowane idealnie, więc on pasuje, żadnego problemu. Nawet mi się idealnie ustawił. Bardzo dziwne. I sobie w ten sposób tam dajmy tak, żeby po prostu tłumik nie wychodził. O, dajmy tak do góry. I coś w tym, o, w tym stylu. Mamy już dodany wychwytnik Kisker. I to na tyle. Możemy zapisać, ale nie wstrzymajmy się. Minimalizujemy ten pulpit, a czy tam pulpit, to zakładkę otwartą. Przechodzimy do naszego pliku XML, czyli 40. I szukamy takiej linijki, jak tu jest, czyli ta motorizet. W ten sposób zaznaczamy sobie ten motorizet. Ctrl F, Ctrl V, czyli że tu wklejamy sobie i znalazł nam automatycznie tą linijkę. I teraz szukamy linijki takiej jak EX House Flap. Możliwe, że ten mod nasz tego nie posiada, ale ja w 40 to użyłem już. O, widzimy, w tym miejscu mam tu dodaną linijkę. I sobie w tym miejscu, gdzie jest node i mamy w tych cytatach, ustawiamy sobie indeks uruchomej klapki, czyli szukamy jej. I ona jest dana, o, w tym miejscu, klapka. To jest klapka. I ten indeks sobie tam musimy wkleić. Kopiuj. I wklej. I teraz musimy sobie ustawić sobie maksymalna rotacja klapki. Pamiętajmy, że klapka będzie się zawsze otwierać na rotacji czerwonej, czyli na rotacji X. Widzimy? Ona się tylko na czerwonej będzie otwierała. Więc jak jest ustawiona jakaś inna klapka na niebieskiej, to będzie w ten sposób. Więc to też jest taki inny poradnik, to jest takie odniesienie do innych też. Ustawiacie kardan i kardan też jest na czerwony, więc jak chcemy, żeby kręcił się kardan, to musimy ustawić na czerwony w ten sposób, żeby się kręcił. A jak jest powiedzmy nie na zielonej, to będzie się w ten sposób kręcił kardan, chociaż tam powinien lecieć. Miesza o to na czerwonej. A czerwona to jest rotacja X i żeby było super, to trzeba ustawić minus, powiedzmy, nie wiem, 55. Maksymalna rotacja. Nie pamiętam, czy to będzie tak, że jak ustawimy minus 55, to będzie prawdopodobnie, czy 55 samo wystarczy. Zaraz zobaczymy w grze. I jak dodać teraz jeszcze animację dymu, bo też wiele osób o to prosiło. To jest banialne. Wklejemy sobie tą linijkę, co tu dodałem. Tą całą. Zamiast tej sobie nawet wkleję. Past. I w tym miejscu, oczywiście pamiętajmy, że te linijki wklejamy w linijce motorizet. Motorizet tak się pisze, już nie będę tutaj czytał. Od w tych linijkach wklejamy tak jak tu. Nie możemy nigdy zrobić w naszej modyfikacji dwóch takich linijeczek, bo nam mod nie zadziała. I dobra, co tak? Animacja dymu.
i w tym miejscu, gdzie jest nodę, wklejamy indeks naszego dymu, czyli ten dym, który będzie pojawiał się. Spaliny. U mnie jest nazwany spaliny i on jest ustawiony domyślnie w tym miejscu, bo tłumików nie ma. Ale w konfiguracji zrobiłem sobie go tak, że on będzie sobie się unosił nad każdym tłumikiem inaczej. Zapraszam do odcinka z konfiguracji, możecie sobie podłubać, popatrzeć, jak prezes Ziaro odpierdala konfigurację, że tłumiki i tak dalej. A, mieszał to. To sobie te spaliny tu skopiuję. Kopiuj. Past. Wkleję. I teraz, nie wiem, po prostu niech podoba wam się kolor, że spaliny są za czarne czy za jasne. W tym miejscu, jak mamy mini RP kolor, czyli to jest kolor dymu na takich wolnych obrotach. To tak domyślnie tu się go ustawia, to jest ustawiony domyślnie siwy. A to jest max RPM kolor, czyli to jest ustawiony taki już czarny. Ciekawostka, nigdy nie sprawdzałem, ale podsunę wam pomysł. Ja kiedyś myślałem, żeby ustawić w maksymalnym kolorze nie kolor czarny, tylko niebieski, taki, że oly wpierdala nasza 40 czy tam 55 stara. Ale nie mam czasu na to, by się bawić kolorami, bo to jest naprawdę, to trzeba dobrze kolory ustawić. Chociaż też poradnik z UDM-ami na moim kanale, tam pokazuje, jak te kolory ustawiać. Zapraszam, może ktoś ustawi sobie taki kolor i nagra na YouTube'a, że jego 40 czy 55 kopci na niebiesko. No, może ciekawy będzie filmik, może nie. Może komuś podsunę pomysł, może nie. Na ten poradniczek, znaczy na te linijki wszystkie, to będzie tyle. Tu wkleiliśmy naszą animację dymu, a tu animację wychwytnika isker. To sobie zapiszę, Ctrl-S, nie będę wchodził. To sobie też zapiszę, tylko pamiętajcie, usuwamy zawsze światło, bo wywali nam błąd w logu, że jest jeden plik więcej niż pliku XML. Tak, to sobie minimalizuję, choć zapisałem. Wchodzę do gry sobie. Mam nadzieję, że to się nagrywa w ogóle. Dawno nie nagrywałem, to nie pamiętam. Jak tam wakacje u was? Możecie mi powiedzieć. Nie wiem, dobra. Szukamy teraz właśnie tę 55 złomka. Tak, jest nawet na story od Katwana, czy tej z 17. Wszystko wytłumaczę, jak będę ją wydawał. I nawet jak będziecie mnie teraz hejtować, że konwert, ja wszystko wytłumaczę i powiem szczerze, jak jest. Ale mówię, teraz już to jest podstawka po 40. Z wykorzystaniem tekstur, tekstur maski, znaczy tej tablicy, tej blachy z przodu od 17. Dobra, mieszało to. Do sklepu wchodzimy. Tu jest 55, błędów, czy nie ma czasem jakichś? Nie ma błędów, tak to wygląda właśnie w tym sklepie. Taki rupieś, trochę inaczej się różni, bo jest na teksturach moich kół. Nie chciałem się bawić rozdzielanie tamtych kół, a po drugie też autorzy zaraz i pytać się to huk z tym. Ja zrobiłem to na tych kołach od Katwana z moimi teksturkami. Mieszało to. Tak jak mówię, wychwytnik isker nie będzie się zmieniał, bo to nie jest konfiguracja, a tłumików i tak nie będzie. Wezmę sobie jakiś tam tłumik, silnik, tłumiki bez. O ten. Tylko tak, śmietanka musi teraz zginąć. Mieszało to. Dobra, i teraz kup. Nie ma błędów. Wejdę sobie do tego. I zobaczcie. Widzimy? Wychwytnik isker się podniósł. Jak zginął, raczej jak wyłączy się traktor, to on też opadnie, to samo ze śmietanką jest. Dym to samo jest w tym miejscu, gdzie ustawię, widzimy, jest dym. I to samo jak się rozpędzi, to ten kolor się zmienia na taki siwy, wręcz coś do czarnego już. O kurwa, pierdolnąłem. No tak, bo po pijanemu się nie jeździ, a wczoraj niedziela była. Wybory. Możecie dać znać, na kogo głosowaliście. No to tak byłoby na tyle. Co do wychwytnika isker, to jest bardzo proste dodanie. Sobie tu wyjdę. A teraz poradnik, jak dodać trygany tłumik. Trygania tłumika. W naszej linijce od 40, gdzie dodaliśmy linijkę od wychwytnika isker, wchodzimy sobie jeszcze raz do pliku i3D. I czekamy chwilę, aż wszystko się uruchomi. Szukamy znów tłumiki. Na przykład ta 60, indeks ten. Na przykład nie wiem, chcecie, żeby ten tłumik się w ten sposób w ten sposób kręcił, to sobie po prostu ten indeks sobie kopiujecie w indeks klapki, a jak chcemy, żeby nasz tłumik tak się przechylał,
to w tą linijkę przekręcamy w rotacji Y na 90 stopni. A tu mamy ustawione domyślnie już czerwone i tak się nam będzie to tak jakby przechylać, coś takiego. Dobra, rotacja, znaczy indeks kopiujemy ten i wy tam gdzie jest nasz wychwytnik iskier sobie to wklejamy, pas. I teraz w maksymalnej rotacji ustawimy sobie na przykład, no nie minus 55 stopni, bo to zobaczcie ile będzie. To by on aż tak wyginał się, to nie przesadzajmy. Piątkę sobie ustawi, o to będzie tak bardzo, nie no piątka przesada. I 1 do 2, 2 to jest w maksie jak drgania jakie są, ale jedynka, dla mnie jedynka to jest maks. I tak sobie tu właśnie to jedynkę ustawię. Zapisujemy. Wyjdę z tego, to też mogę wyjść. Nie zapisuj nic tu. Wyjdę, tu nic nie, tu trzeba zapisać oczywiście, tylko żeby było wszędzie 0. Tak, tu 0. Tu też ok. Nikt z to sobie wywalę, bo mi jest niepotrzebny. Dobra. I sobie tu tak zapiszę, bo trzeba zapisać, bo się zmieniło rotacje i indeksy. I znowu do gry przechodzimy. I cyk, zaraz zobaczymy. Możecie też w komentarzach pisać, jak tam poradniki się podobają. Modpack. No, nie widziałem, nie rozmawiałem z wami tak na YouTubie w najnowszym filmiku przez 2 tygodnie, więc no, dwa coś koło tego. Staty mi spadły, pieniądze mi spadły z YouTube'a. Ach, kuźwa, mać tam. Małe ciągniki. Enterki. I to jest właśnie ta nasza 55. Tłumik sobie wezmę ten od 60. Ten, którego sobie ustawiałem właśnie. Tak, kup. Teraz patrzcie. Widzimy? Tłumik się rusza, tylko tłumik sam się rusza. Nie rusza się, nie ruszają się spaliny, chociaż powinny. A to dlatego, że ustawiłem teraz sam tłumik. Czyli jak sobie kupię tłumik taki jak jest tam w 40, ten biały, płaski, to już będzie, nie będzie się bujał. To tylko wystarczy indeks linijek inaczej ustawić i będzie wszystko idealnie zrobione. Na ten poradniczek to byłoby wszystko. Więcej informacji dowiecie się oglądając moje najnowsze filmiki, które będą. Co do moddingu, to tak jak mówiłem, nic z tego. Ale poradniki zawsze można dodawać. Więcej informacji dowiecie się na pewno, jak będę wydawał tą 55. I to na tyle. Dzięki za oglądanie i zapraszam do mojego grafika, link w opisie. Siema!